Zabiłeś mnie! O kurwa! Dobra, po tym odcinku może będę go Hejcie, witajcie. Ja jestem Sebek, jest ze mną młody, czyli Mr. Myszel. Cześć, cześć! I witamy was w kolejnym odcinku z gry Saints Row 3. Po bardzo długiej przerwie. Tak naprawdę odcinek, który widzicie, nagrywamy z drugi raz, dlatego że nagraliśmy go wczoraj, ale nagrało się to w strasznej jakości. I dlatego robimy to po prostu jeszcze raz, żeby było dobrze. Czyli znowu lecimy tak naprawdę misja belgijski problem. Chyba zastrzeliłem konwoistę, bo nas goni policja. Tak, mamy dwie gwiazdki. Oj, cicho, to nie było specjalnie. Wycelowałeś i wystrzeliłeś, poczekaj. Zanim wycelowałem mu prosto w głowę i strzeliłem. Zapauzuj Facebooka. O. Okej. Okay. Lecimy dalej, tylko jeszcze zobaczmy. Teraz tak, zrobiłem cięcie. Już wiem, że się nagrywa. Przestań skrzypieć tym krzesłem. RKM. Give me the goddamn gun, Pierce. Okay. All right, let's give that motherfucker what's coming to him. No przynajmniej teraz to jakoś wygląda i u mnie i u ciebie. No. Jason Statham idzie ci wpierdolić. Dobra, mówię, po tym odcinku może jednak obejrzę ten tutorial i to zrobię na szybko. Ok. Szybko i wściekle. Ale mam suchy humor przy Saints Row. Don't worry about me. I need this. Loren has to pay for what he did and I want to be there when he gets what he deserves. Siądź z tym grubasem, znaczy spadaj no. No nie! Pierdzielisz, że Pierce biega teraz za mną. Obracam się i widzę kurwa kosmiczny ragdoll. Pierce mnie przejechał do jasnej cholery. Ty prowadzisz czy pierce? Pierce. Ja pierdzielę, on już nie ma opony. Jak? Dobra, może przynajmniej tym razem nie będzie ich dwóch. Ale to było dziwne wczoraj. Pierce, jesteś kurwa Pierce! Co? Wysiadł! Nie, wjechał w jakąś alejkę boczną, bo akurat skręcku. Weź, wysiądź z tego samochodu. Ale on nie wysiądzie. To ja wysiądę. Nie, czekaj, wysiadł. Bo ja Ale wsiadł do ciebie. Aha, Shandy zabiera jeszcze inny samochód. I aha, od jutrzenki! Nie no, spoko! Spoko, jedziemy w trzy samochody! Aha, ona nie wsiadła nigdzie. A jak to? Wsiadła, jedzie za nami. Muszę sobie zrobić pojazd czteromiejscowy na takie akcje. Ja mam pojazd czteromiejscowy. No ale do ciebie nie wsiądzie. Bo jest głupią idiotką. W sensie ja mam pojazd czteromiejscowy zrobiony. Nie w tym momencie, bo w tym momencie jadę tym z misji, no. No to chyba jest czteromiejscowy.
Tak jest. Czy mogę znowu biegać z paralizatorem? Fuck, to nie jest paralizator. A co to było? Granatnik. Chodź tu, głupia pindo. A nie, to pierce. Ale w sumie to też głupia pinda. Shandy też. Zacząłeś już zabijać beze mnie. Przykro mi. Byłem tu szybciej. Nie wyba... No bo ja... wiozę ze sobą tych patafianów. Dobra, wielkoludem, ja się zajmę. Dziękuję. Nie jesteś Rocky Balboa. Co ty mu zrobiłeś? Strzeliłem mu z granatnika w mordę. Dobra. Wód! Dlaczego on się tak zakręcił? Nie wiem. Ej, nie wiem, co się dzieje z tymi ragdollami. Dobra, idziemy po bombę. Jak zwykle, po prostu genetycznie uwarunkowane zjeby. Uzbrojmy bombę, jesteśmy w środku. Dame. O, już wiem, co to jest. Co? Pamiętasz, jak wczoraj ci mówiłem, że słyszę jakiś głos? W sensie u ciebie? No. To był ten. Ten vilan, bo on jest teraz niby taki nagrany, że widzi nas w tym korytarzu, a ja myślałem, że to u ciebie jest coś puszczone. O, Boże. Chodź, poświętaj. Stałeś w mordę, czemu nie umarłeś? Bo jest twardym skurwysynem. Z łysym skurwysynem. To Hitman. Albo ty. Ja jestem łysym badassem. No tak, nawiązanie do Borderlands. Czy ty też spadłeś na dół? Ja spadłem jeszcze niżej niż ty. Właśnie zauważyłem, jak ty się mnie przelatuje, to nie co to było. Boże, zaraz spali pierca. I'm the badass. No tak, oczywiście, wpadasz mi. A bo ty masz teraz tego flamethrowera. Który nie daje w ogóle płomieni żadnych. Nie lubię tego, bo on się nie pali. Okej, już tutaj nic nie ma. I'm going to kill that son of a bitch. Masakrowanie pistoletami zawsze spoko. Ja masakrowałem sztygana. Przynajmniej nie ma już dwóch piersów. O, bum. Na razie. Oleg. Philip likes his things custom made. And for his brutes, I am the master peddler. Może u ciebie też mu się oczy tak świecą, że tak. W sensie odbijają ten? Tak. The copies are wytyfy. They have my brawn, but not my brain. I can help you. The last time a big naked dude said he could help me, it did not end well. What could he do? Ten żart był śmieszny za pierwszym razem. Nie. I'm still strong enough to kill Philippe. Nie mów tego, proszę. Hulk smash. Nie mów ratatatatata, bo potem ci po prostu pokażę jedną piosenkę, która zniszczy twój mózg. Dobra, pierce, zamknij się, nikt cię nie słucha. Dobra, może tym razem Oleg nie będzie zjebany? Że bardzo się nudzisz?
The human body is nothing to be ashamed of, unless you have insecurities. Boże! Biegaj szybciej! Chodź, trzeba go popchnąć. Nie, jest nagi, nie mam zamiaru go popychać. Aha, jak go pchasz, to się w ogóle zatrzymuje. Może mu trzeba strzelać w stopy albo coś. Dobra, okej. Aha, teraz on jest ranny, bo mu strzelałeś w stopy jak debil. Strzelił mu dwa razy w stopy! I zabrałeś mu trochę życia. Wow, ta scena wyglądała nawet jak w Szybkich i Wściekłych. Nie, dopiero teraz będą Szybcy i Wściekli. Teraz będzie szósta część i skakanie na czołg. Nie, teraz będzie skakanie samochodem przez budynki. Tym razem nie wysadzamy tego. No dobra, no. Czekaj, jak my tego nie wysadzimy, to będzie nasza chata, czy nie? Nie, po prostu będziemy mieć zwiększone przychody chyba. Kto jeszcze strzela? Aha. No tak na serio, to twój bohater rzeczywiście wygląda jak... Teraz wygląda jak Jason Statham. No. Get off my plane! Trzy, dwa, jeden. Plop! Szkoda, że twojej postaci nie mam w cutscenkach. No tak samo chyba jak w Dead Islandach. Twoja postać była, ale sterowana przez NPC-a. No a teraz twojej postaci nawet nie ma. Ja już podjąłem choice. Rozbroiłem bombę. Chciałem strzelić w tą bombę. Hamster ball. We're gonna have to do something about the pink. You'd prefer a more manly shade, like purple? A ten skąd wiedział? Ziom Oleg. Aha, dobra, widziałem właśnie, że zastąpił mi się, dostaliśmy radiokontrolki. No. Czy ty teraz chcesz zrobić cięcie po tej misji? No jakby to nie był problem, to ile by mi to zajęło? 15 minut obejrzenia jakiegoś tutorialu? Pójdź sobie na telefonie, tak będzie ci wygodniej. Co mówiłeś? Pójdź sobie na telefonie jakiś tutorial. No właśnie mam taki zamiar. Ratatatatatatata. Czemu nasze samochody nie mogą mieć gatlingów montowanych na tych? Bo nie są wielkimi SUV-ami. Fajnie, w Szybkich i Wściekłych te Volkswageny też nie były SUV-ami, tak się powie. Które to były Tuaregi, Tuareg to jest SUV. To były Tuaregi? Tak. Myślałem, że to były jakieś sedany. Nie. Tu.
whoever this crew is, they flow pretty damn good. They're Killbane's thugs. Kill who? He's the Syndicate's attack dog. What he did to Johnny's funeral, that's over the fucking limit. He doesn't care about rules of engagement. No rules? I can work with that. You're not ready to fight the Syndicate. Watch us. Let's relax, Shaundy. All right, big man, what do you got? There are others who hate the Syndicate as much as you do. I will take you to them. Can you believe this? Może ta misja jest długa, prawda? Tak. No, I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war. To musimy uwolnić tych wszystkich fagasów. I za nami lata Pierce i Shaundy, tak? Nie, tylko Pierce. Przez chwilę Shaundy też. What's her deal? Oleg said she was with the FBI. Is that some kind of joke? Don't stress. She was kicked out. So we're getting a shitty fat. Oh, don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm just saying. Oh, I'm not jealous. Who said jealous? That's all on you, girl. Cool. Either get a room or tell me about Kinsey. Chyba nie da się na to wskoczyć. Co wszyscy? Tak. Może po obejrzeniu tego odcinku Grand Tour, kurde, nie mogę pływać już motorówkami. Dlaczego? A bo Hammond. Pobawiasz się Hammonda? Ja pierdzielę, no. Był takim bucem w tym odcinku. Strasznie! Był tak irytujący. Podpłyń do barki, można na nią wysiąść od razu. Tylko trzeba było, trzeba było podpłynąć z tamtej strony i tak może. Ja rozumiem, że można być zabawnym i zrobić żart o tym, że kurde, no muscle car i tak dalej, ale on był taki przez walone 45 minut. Au. Dostałeś penetratorem? Nie, przywaliłem gościowi z kolby w jaja. No kurde. Ała. Strzelał do mnie bardzo mocno. Macie granat. O, zajebisty rzut, uważaj. Teraz macie granat. No! Nie umiem w granat. Dopóki się nie zabijesz, będzie dobrze, tak? Teraz macie. Coś jeszcze? Dobra, idę też tam na skuterze. Idę po Kenzy. So what do you want with me? You don't look like feds. We heard that you know some people who hate Syndicate as much as we do. Timos. Right. What? The DeWinters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And Safe Word is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from... We got it. Mine's Teacup. I'll get her out of here. Have fun at the game. Moja postać znowu chodzi poklatkowo bardzo. Moja też. Pierce, nie wchodź mi pod nogi. Dobra, dajcie mi jakiś wybitny samochód. For God's sake, thanks for freeing me. You and the Zemos chat make two. I'm used to rolling to three. I think I know someone who'd help, but I gotta find him first. You ever been to one of these clubs? I look like I go to one of those clubs. You never can tell. Stop talking. Cool, so defensive. Did I hit nerve? Shut up. Myślisz, że jak masz fajniejszy samochód i V10 ty jesteś lepszy? Może, ale to jest. Ale to jest gówno. Mam V10? Szybciej bym biegał normalnie niż jechał tym pojazdem. Kurwa. Przywitałem się już z gośćmi. Spoko, ja paraziłem Pierce'a paralizatorem. Dobrze, że kurwa nie mnie w końcu. Zabiłem nam informację.
Brawo! Weź nie zabij drugiej, dobra? Dobra, najpierw ją słucham, a dopiero potem. Pobiłem go już na śmierć. Tak i przy okazji walnąłeś mnie w twarz. Dobra, to ja pragmatycznie pozabijam te dziwki już. Dobra, leć chłop Tasiu. Jak się rzuca? Nie wiem. To jest granat. To są ulepszenia. Nie chcę mu skręcać głowy. Dobra, i tak umarł. Przestań się pastwić nad trupem. Cały czas pokazywało mi, że żyży ten. Dobra, znowu jestem narzędziem nacisku. Kurwa, znowu. Dobrze się bawisz? Stałeś w przejściu. Ale tam już nikogo nie było. Dobra, okej. Zimos. Zimos. Look for the cat in here who isn't excited to be eating a ball gag. Or just look for the guy with a rhinestone Z on his back. Fuck out of here, man. Oh, well, shit, that's convenient. They went this way. Ah, shit. We don't got time, Zimos. Mush! Mush. Oh, wszyscy zniknęli. Wód. Dlaczego zniszczyli? CO?! Dostałeś właśnie informację o zniszczeniu operacji gangu. Dlaczego? No bo chyba tam to było operacją gangu. Aha! Dobra, okej, już. Czy ta bryczka właśnie wybuchła? Zapytałeś o to ostatnio, tak wybucha. Myślałem, że tam samochód stał, a nie... Some elaborate setup for a gangbang. Why you gotta put that image in my head, bro? Oh, I'll go with rescue then. I would shake your hands, but them floors were a little sticky, if you know what I'm saying. I'm good. Find a moist towelette or something. What's up? I found the guy he was talking about. Dobra, Angel de la Muerte. Czekaj, komu on miał odpowiadać? Tak grzecznie zapytam? Co? Komu on miał odpowiadać, że tak grzecznie zapytam? W sensie w naszym setupie do szybkich wściekłych? Wydaje mi się, że może być Dwayne'em Rockiem. Go, go, go! Like an action adventure movie, citizens of Steelport are being terrorized by... No nieźle zasuwasz tym Bentleyem, tyle ci powiem. To jest Rolls-Royce. Prawie Bentley. Counterweight snapped and sent this rolling ball of death out into the streets. Though an elevator was crushed during the fall, rescue workers were unable to pry apart the metal to determine if anyone was inside. The presence of what appeared to be blood suggested the worst. At this time, city officials are uncertain how this new menace will be removed before more people find themselves crushed under its enormous weight. Dobra, okej. This is Jane Valderrama.
with your Steelport terror report. Ale nie, teraz nie. He has to pay for what he did to Sylvia. What he did to me. What about what the Cyprian Order did to Marion? Back off, Stu. No nieźle ci idzie. Nie mogę zeskoczyć z mostu. Back off, Stu! Will the Cyprian Order get in Nightblade's way? Myślę, że ściąganie teraz na głowę policji to nie jest najlepszy pomysł. Powiedz to Zimosowi, tak? Ja ich na początku stuknąłem, ale cicho. Ten gościu wali do nich ze strzelby. I usiłuje i wierzy, że trafi. Dobrze. Wiara i nadzieja umierają ostatni. Przestań rozjeżdżać biednych ludzi! No nie mogłem się zmieścić w zakręcie, nie chciałem ściągać nogi z gazu. Teraz trafię w Brutala. Uaaa! Wyleciałem przez szybę. No dawaj, zabij go, albo daj mi go wykończyć. Okej, okay, po prostu się położył. Yo. No. Biegniemy obok niego. Znajdźmy Angela. Czemu on już jest w bluzie świętych? Bo przecież święci są marką i sprzedawali swoje ubrania. O Boże! Jaka moja postać ma przerażający wyraz twarzy teraz w tej kontynce. No przestań! Strzelałeś mi w twarz! Bo marnowałeś amunicję na Brutala. On po prostu klęknie przed Olegiem. A ci chyba nie działa E, bo nie mogę go wykończyć. U mnie go wykończyłeś. A u mnie sobie przed nim stałem, on na chwilę wstał, a potem się położył. Słyszałem już chyba działko, yeah! Idę po działko. Big fucking gun! Yoder, Angel. Olek, ale mógłbyś się ruszyć jakoś. Ciekawe, czy to zadziała. Nie wiem, moje zadziałało. Moje zawsze działa. Well, ladies and gentlemen, Philippe is dead, and we are at a crossroads. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Viola and Kiki were Mr. Loren's right hands. I had someone else in mind. Excuse me? The Syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel. The barbarians are at the gate! We need a general, not an ambassador! Calm down, Eddie. What? Did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something.
anything before I wonder why I keep you bookends around. Talk to one of these guys, they'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Yeah! Może gdybym miał wyższe ustawienia graficzne, jakoś by to wyglądało? No ja mam ultra. A ja mam niskie. No ale laptop. A w jakiej rozdzielczości grasz? 1820? Co? Nie, czekaj, co? 1920x1080? Czyli Full HD? Nie wiem, na tej twojej. Wykorzystuję cały ekran laptopu. To zrób sobie do tego, zrób sobie do HD i zwiększ ustawienia graficzne. Znaczy to... Że mogę w ogóle spróbować teraz, to nie ma sprawy. Nie? No. To co, cięcie, aż kończymy odcinek i robisz sobie prawdziwego Briana O'Connora? Mogę spróbować. Dobra, to cięcie w takim razie, znaczy zaraz kończymy, tylko zrób te opcje. Nie, bo teraz to za bardzo tnie, przykro mi. Teraz jest jakieś 15 FPS-ów na ultra, więc może wysoko, może średnio. A ty od razu poleciałeś w ultra, nie, ten laptop na tyle nie pozwala. No i gram w HD, nie gram w full HD. No, okej. Okay. Oddaj mi już grę. Chwilę. Co tam jeszcze robisz? Już. Możemy kończyć, Jason. Słyszysz? Tak. To dobrze. Możemy kończyć. Okej, okay, to dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was na moją stronę na Facebooku. Link znajdziecie w opisie do filmu. Zapraszam was również do subskrypcji, komentarzy, lajków i tak dalej. A widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.